witajcie w następnej ale degustacji. Tym razem angielskie piwo Kingston Best Bitter 3,8% alkoholu, czyli bardzo sesyjne. Tu się bardzo chwalą, że takie super. W składzie jest jęczmień i pszenica. A chmiele to zdaje się, jak sobie przypomnę, Target i Challenger. Bo oczywiście tu nie pisze. Ogólnie puszka wygląda fajnie, 440 ml. Otwórzmy i spróbujmy. No, powiedzmy, że ten aromat nie jest zbyt duży, ale muszę powiedzieć, że piwo ładnie wygląda. Jak na biterka, bardzo ładnie. Klarowne, bursztynowe, piana, trochę kri jest, ale zupełnie pęcherzykowa, gęsta, taka kremowa, fajnie. No zdecydowanie aromat mógłby być większy. Jest trochę karmelu, trochę przypalanego karmelu, taka przypalana skórka od chleba. Lekka owocowość. Okej, ale zdecydowanie mógłby to być bardziej ekspresywny aromat. Wasze zdrowie. Takie średnie nasycenie. Fajne ciało, jak na 3,8. Zawsze to powtarzam. W bitterach się da, tak? Zrobić fajne ciało przy niskim alkoholu. A sesyjne IPA są tak wyżubowane, że wodniste. To mi się nie podoba. Co dalej? Lekka owocowość, takie cytrynowe akcenty, fajne, pijalne. Jest trochę goryczki. Jest trochę goryczki, właśnie taka bardzo typowa brytyjska, ziemisto-ziołowa. Jest ok, nie jest zbyt duża, ale jest odczuwalna. Dosyć przyjemne. Co prawda mogłoby być więcej smaku, tak mi się wydaje, tak samo jak i aromatu, powinno być więcej. Jest to piwo dosyć wytrawne. Co jak na bittera jest rzadkie, no i ma goryczkę, to też jest rzadkie. Zwykle te bittery są takie słodkawe, karmelowe, tofikowe, takie powiedzmy, i prawie zero goryczki. To porządne piwo, prawda? Jest goryczka, jest dosyć wytrawne, ma jakieś tam smaki, aromaty, ale mogło być ich więcej. Także wydaje mi się, że dosyć ciekawe, warto spróbowania. Taki przyjemny biterek. No, warto spróbować. Nie powiedziałbym, że jest to wspaniałe piwo, będę pił je codziennie. Nie, ale od czasu do czasu, czemu nie? Mam nadzieję, że ta recenzja Wam się podoba. Tak jak podoba mi się to piwo, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, pamiętajcie o dzwoneczku, który będzie Wam przypominał o każdym nowym filmie na kanale, tak że będziecie na bieżąco, na przez to nie opuścicie żadnej nowej ale degustacji. I przekażcie ten film swoim znajomym. Wasze zdrowie. Cześć.